Dziesiąta kolejka trzeciej ligi grupy trzeciej. Dzisiaj jesteśmy w Brzegu, dobiliśmy do Brzegu, można powiedzieć. Tadeusz Danisz, witam Państwa serdecznie. Stal Brzeg kontra Ruchorzów. Wczoraj dzień uśmiechu. Zobaczymy, kto dzisiaj sobie przedłuży ten wczorajszy dzień na cały weekend. No, w każdym razie niezbyt fajną pogodą deszczową przede wszystkim przywitała ta opolska miejscowość obie ekipy, czyli miejscową Stal i Ruch Chorzów. Tak jak powiedziałem, po 90 minutach będziemy mądrzejsi o to, kto będzie miał tutaj zdecydowanie lepsze nastroje. Na początek składy obu drużyn i zaczynamy od jedenastki gości od Ruchu Chorzów w następującym zestawieniu. Dzisiaj niebiescy z numerem pierwszym w bramce Dawid Smuk, dalej z numerem drugim Konrad Kasolik, z numerem dziesiątym kapitan tej jedenastki Tomasz Foszmańczyk, z jedenastką Tomasz Podgórski, z numerem czternastym Mateusz Bartolewski, z piętnastką Marcin Kowalski, z numerem dziewiętnastym Jakub Nowak, z numerem 27 Mariusz Idzik, z numerem 31 Mateusz Lechowicz, z numerem 66 Mateusz Duchowski i z numerem 73 Bartłomiej Kulejewski. To pierwsza jedenastka w zespole Łukasza Berety. Na ławce rezerwowych pozostają Tomasz Nowak jako drugi bramkarz, Jakub Rudek, Daniel Paszek, Mateusz Iwan, Giorgi Culej-Skiri, Mateusz Winciersz i Adrian Dąbrowski. Kilka zmian w porównaniu do ostatnich meczów, ale niezbyt wiele roszad, no bo trener Łukasz Bereta nie ma powodów, by w tej drużynie dokonywać zbyt wielkich zmian. No nie ma też zbyt wiele możliwości, no bo ta ławka przede wszystkim składa się z młodych zawodników, jeszcze niedoświadczonych, co pokazał też wtorkowy mecz Pucharu Polski, że ta młodzież musi się przede wszystkim uczyć. Stal Brzeg gospodarze w następującym dzisiaj zestawieniu. W bramce Amin Stitu z numerem pierwszym, dalej Michał Kuriata z numerem drugim, z numerem trzecim Piotr Niewieściuk, z numerem czwartym Michał Maj, z piątką Karol Danielik, z numerem piętnastym kapitan drużyny Dawid Pożarycki, z numerem 16 Tomasz Gajda, z 18 Damian Celuch, z numerem 20 Krzysztof Staśkiewicz, z numerem 21 Dawid Kamiński i z numerem 23 Dominik Wejerowski. Kilka zmian, ale ta najważniejsza na ławce rezerwowych. Marcin Domagała nowym trenerem drużyny Stali Brzeg zastąpił trenera Piotrka Jacka. Dwa treningi zatem szkoleniowcem, no i on zdecydował się na taką jedenastkę na ławce rezerwowych. Pozostawił Adriana Szadego, Bartosza Łukawieckiego, Bartłomieja Kolankę, Dominika Kubonia, Mateusza Dychusa, Kamila Szubertowskiego i Mariusza Krupnika. Z pewnością dla kibiców z Chorzowa większość tych nazwisk to gracze anonimowi, no ale oni pokazali chociażby w innych klubach, chociażby w poprzednim sezonie, w poprzednich latach, że mają charakter, mają umiejętności, no bo Stal Brzeg w poprzednim sezonie długo walczyła o utrzymanie do ostatniej właściwie kolejki, no ale udało im się utrzymać ostatecznie w tym sezonie. Początek również dla tej drużyny bardzo udany, no ale później już zdecydowanie gorzej. Cztery ostatnie mecze ligowe to cztery porażki Stali Brzeg. Łącznie z Pucharem Polski w 1.32 totolotku Pucharu Polski Stal Brzeg również grał. Również porażka, więc tych meczów przegranych 5. No i decyzja w tygodniu właśnie, by dokonać zmiany na ławce trenerskiej. No i tym nowym, który dowodzi teraz drużyną, Marcin Domagała. No ten pojedynek na ławce trenerskiej także bardzo ciekawy. Jest wiele takich podtekstów pomiędzy Łukaszem Beretą a trenerem Domagałą. Ale o tym będzie jeszcze z pewnością czas, by powiedzieć. Jeszcze dodajmy, kto sędziuje to spotkanie. Sędzią głównym Maciej Dudek z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Na liniach pomagają mu Grzegorz Dudek i Radosław Pawlaczyk. Ruch miejsce 13 w tabeli. 10 punktów po 8 rozegranych spotkaniach. Jeden mecz zaległy z Gwarkiem Tarnowskiej Góry. To już w najbliższy wtorek. Natomiast Stal Brzeg miejsce 15. 9 punktów, jedno oczko mniej. No ale też ten jeden mecz rozegrany więcej. No i Stal Brzeg oscyluje wokół strefy spadkowej nad MKS-em Kluczbork, który jest 16. Właściwie nie ma żadnej przewagi. Tutaj tylko przewaga bezpośrednich meczów. No i ta rywalizacja ma... Zmiana trenera, no i ta rywalizacja ma przybrać trochę lepszy obrót dla drużyny z Brzegu po zmianie trenera. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Z pewnością liczą tutaj właśnie na Opolszczyźnie, że ta roszada przyniesie wiele dobrych zmian. Teraz Chorzowianie dzisiaj
tutaj bez kibiców gości oficjalnie, bo może Państwo to widzą, najbardziej boczny sektor na przeciwległej trybunie, ta trybuna cała zamknięta, ale ten najbardziej boczny sektor, no brakuje tam kilku krzesełek, to efekt, w cudzysłowie efekt wizyty kibiców Polonii Bytom na jednym z poprzednich spotkań właśnie tutaj w Brzegu, no i decyzja była taka, że ten sektor, ta trybuna pozostaje wyłączona z użycia, no i dzisiaj kibice Ruchu oficjalnie nieobecni, nieoficjalnie są tutaj na trybunach, także dopingują chorzowian, a więc Ruch może dzisiaj liczyć na wsparcie, na pewno tego wsparcia potrzebuje, no bo to jest trudny mecz dla chorzowian z nową drużyną, zawsze się gra ciężko, no a Ruch też ma swoje problemy, między innymi ta rywalizacja w bramce, o której mówiło się od początku sezonu, że ona jest pomiędzy Dawidem Smugą a Kamilem Lechem. Dzisiaj właściwie wydawało się, że ani jeden, ani drugi nie będzie bronił, bo Kamil Lech ma swoje problemy od meczu z drużyną Stomilu Olsztyn. Pucharowa rywalizacja dała się we znaki bramkarzowi w dogrywce, musiał opuścić z bólem, ogromnym bólem boisko, no a Dawid Smok cierpiał przed tygodniem, no a teraz pierwsza sytuacja groźna dla Ruchu, dośrodkowanie po rzucie wolnym, no i to mogła być asysta Tomasza Podgórskiego, no i w drugiej minucie chorzowianie już bliz objęcia prowadzenia, teraz rzut rożny, no i tutaj już pierwsze takie groźne momenty pod bramką Amina Stitu, podstawowy golkiper Stali Brzeg. No i teraz musi cała drużyna Stali mocno skoncentrowana na własnym polu karnym. Piąstkuje Amin Stitu poza własną szesnastkę. No i wybicie gdzieś tam, ale poza własną połowę, no ale ta piłka już uciekła poza boisko. No i rozpoczynają chorzowianie. Te pierwsze minuty, pierwsze fragmenty dla niebieskich. No ale oni tutaj na pewno będą chcieli zdominować tą rywalizację, będą chcieli pokazać, kto jest tutaj drużyną lepszą. Ruchę przystępując do tego meczu może mówić trochę o sobie, że jest faworytem tej rywalizacji, no ale to trzeba pokazać na boisku. Podgórski przed momentem, Kowalski, no na tych doświadczonych zawodnikach spoczywa największy ciężar. Teraz Foszmańczyk, uderzenie, no i zaskoczony Stitu, no i fantastycznie ten mecz rozpoczyna się dla chorzowian. Trzecia minuta spotkania, Tomasz Foszmańczyk wpisuje się na listę strzelców, 1-0 dla Ruchu Chorzów, no fantastyczny początek spotkania dla niebieskich. Doświadczony zawodnik, rozkładają teraz ręce zawodnicy Stali Brzeg, Krzysztof Staśkiewicz, między innymi ta piłka do niego nie dotarła przed momentem, to miał tak, ta akcja miała wyglądać, no i niezadowoleni z gracze Stali Brzeg, nie ma się co w zupełności zdziwić, no bo taki początek meczu chyba nikt nie przypuszczał, że tak to będzie wyglądać pod wodzą nowego trenera, no a Ruch fantastycznie rozpoczyna tą rywalizację, jeszcze mobilizuje swoich partnerów, strzele ze gola, no bo na tym oczywiście nie wolno poprzestać, uderzenie z dystansu. Trochę wydawało się, że był zaskoczony w tej sytuacji bramkarz Stali Brzeg, ale tutaj już nie ma co do tego wracać, nie ma co się w tej sytuacji przejmować problemami gospodarzy, no a Ruch rozpoczyna ten mecz bardzo, bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych minutach. Pamiętamy mecz chociażby z rekordem Bielsko-Biała wyjazdowy. Ruch 3 spotkania poza własnym boiskiem w tym sezonie. 1 remis, 1 zwycięstwo i 1 porażka. Ten mecz najdalszy, można mówić, o wyjeździe do Wrocławia z Ślęzą. Porażka na tym terenie. Później już było lepiej i remis w Zabrzu, no i wygrana w Bielsku Białej na rekordzie. To nie był mecz na stadionie, na obiekcie rekordu, no, ale na stadionie miejskim, tam gdzie na co dzień gra Podbeskidzie. Chorzowianom udało się wygrać to spotkanie 3-0. Tam też może początek nie był taki identyczny do tego, bo Chorzowianie zdobyli tak szybko bramki, no ale po pierwszej bramce udało się od razu zdobyć drugą bramkę, no i ten mecz ostatecznie rozstrzygnęli na własną korzyść niebiescy z Chorzowia. Tutaj z pewnością wszyscy chcieliby powtórzyć ten wynik, zobaczymy. Na początek trzeba z pewnością szybko nie stracić bramki, taki jest scenariusz na te minuty. Chorzowianie nie dali jeszcze okazji gospodarzom zagrozić bramce Smuga, teraz muszą uważać dobrze tam, czujnie, ale chorągiewka sędziego bocznego uniesiona w górze, no i ta sytuacja nie będzie nawet pod bramką Dawida Smugi gościć. Mówiłem o tych problemach bramkarzy. Kamil Lech wykluczony, Dawid Smuga. Może Państwo, ci, którzy pamiętają ten ubiegłotygodniowy mecz na własnym terenie z rezerwami Miedzi i Legnica, pamiętają taki moment, gdy właśnie
Dawid Smuga wyskoczył do piłki, wręcz wydawało się na jednej nodze odniesiony uraz łydki. No i przez długi moment wydawało się, że dzisiaj również w tym spotkaniu nie wystąpi. Nie mógł zagrać w meczu pucharowym we wtorek, no ale wtedy i tak był szykowany młodziutki golkiper. Dzisiaj wydawało się, że również Smug nie wystąpi. No a teraz szansa dla gospodarzy. Wydawało się, że to uderzenie zmierza w światło bramki. Na szczęście dla ruchu piłka obok lewego słupka bramki strzeżonej przez Dawida Smuga. No i skończyło się tylko na strachu dla ruchu w szóstej minucie. Pierwsza sytuacja gospodarzy. Muszą Chorzowianie się mieć na baczności teraz. Mateusz Duchowski, on właściwie w tym sezonie pierwszy mecz od pierwszej minuty. To konsekwencja absencji kartkowej gracza, który najczęściej grał na tej pozycji, czyli Michała Mokrzyckiego. Pauzuje za czwartą żółtą kartkę otrzymaną w meczu właśnie sprzed tygodnia z Miedzią Legnica. Co ciekawe, dzisiaj pauzuje także Łukasz Molek ze sztabu trenerskiego, drugi trener niebieskich. On także wtedy ukarany dwiema żółtymi kartkami, odesłany na trybunę. No i dzisiaj jest wykluczony, zawieszony i w tym spotkaniu oczywiście z ławki trenerskiej nie może brać udział teraz, natomiast Krzysztof Staśkiewicz, płasko ta piłka, no ale tam nie zrozumiał się z Damianem Seluchem. Dwójka graczy, którzy tutaj no, mają brać na siebie ciężar gry ofensywnej w Stali Brzeg. Damian Celuch na swoim koncie w tym sezonie dwie bramki, no i on między innymi ma odpowiadać za te zdobywanie. Trzy trafienia Mateusza Dychusa i Dominika Wejerowskiego. Oni najwięcej tych bramek mają na koncie Stali Brzeg, no ale to cały czas można powiedzieć niekoniecznie niewiele, ale nie jest to tak dorobek imponujący jak chociażby ten Mariusza Idzika, napastnik ruchu. 5 goli na swoim koncie. Już został wyprzedzony przed tygodniem przez konkurentów w rywalizacji o Koronę Króla Strzelców, no ale tutaj przede wszystkim liczy się ten dorobek drużyny, no a na pewno Mariusz Idzik wypracowuje sytuację, stara się pomagać kolegom w linii środkowej, więc ta praca na rzecz drużyny na pewno trenerom może się podobać. Foszmańczyk teraz do tyłu, Kulejewski niedokładnie, ale tam na szczęście Chorzowianie nie byli atakowani przez żadnego z graczy Stali Brzeg. Foszmańczyk głęboko cofa się po tą piłkę, tak było w poprzednich spotkaniach, tak jest i teraz. Doświadczony zawodnik potrafi wesprzeć młodych defensorów. Teraz było tam przewinienie, rzut wolny dla ruchu. Pamiętamy tą sytuację z drugiej minuty, gdy bardzo groźnie zrobiło się pod bramką Amina Stitutiego. Teraz sytuacja z drugiego krańca i ponownie przy piłce Tomasz Podgórski. Trzech, czterech piłkarzy ruchu w czarnych strojach, dzisiaj niebiescy, no ale takie są kolory wyjazdowe Chorzowian. Zobaczymy, czy przyniosą szczęście niebieskim. Wybija piłkę poza boisko Damiana Celuch. Mamy rzut rożny dla Chorzowian. Cały czas od dobrych kilkudziesięciu minut już przed meczem pada tutaj w Brzegu deszcz. Również w godzinach dopołudniowych było mokro i rzęsisto w Brzegu, a więc zobaczymy, czy te warunki będą starali się wykorzystać Chorzowianie, bądź też oczywiście gospodarze w tym spotkaniu, szukając takich uderzeń z dystansu, starając się właśnie te warunki i tą grząską murawę wykorzystać. Kowalski zmierza do piłki. W tyle Kulejewski i Konrad Kastolik, dwójka stoperów. Jednak do przodu ta piłka, Foszmańczyk. Płaskie dośrodkowanie, przewracane tam Tomasz Podgórski, ale nie było żadnego przewinienia. Piłka cały czas dla ruchu. Raz jeszcze Foszmańczyk, przepraszam, w pojedynku z dwoma rywalami nie miał teraz za wiele szans, no ale Kulejewski dobrze przerywa tą akcję gospodarzy. Czujnie jak na razie Chorzowianie w defensywie nie pozwalałem gospodarzom na zbyt wiele. To z pewnością także będzie bardzo ważne, jak ruch pozwoli grać w tyłach, znając chociażby problemy właśnie Dawida Smuga, że on dzisiaj nie jest w 100% dyspozycyjny, że wygrał tą rywalizację o to, by grać w dzisiejszym spotkaniu. No ale na pewno, gdyby na
w rezerwie był bardziej doświadczony bramkarz niż Tomasz Nowak. Mówimy o 17-letnim golkiperze, o bramkarzu bardzo młodym. No to kto wie, jakby ostatecznie trener Łukasz Bereta zdecydował, czy na Dawida Smuga, czy jednak na to, by się zdecydował, żeby Smug pozostał jeszcze w odwodzie i dochodził do siebie. Nie ma co oczywiście gdybać, Smug dzisiaj gra, więc ta dyspozycja zdrowotna musi w jakimś stopniu być zadowalająca, no ale z pewnością tutaj też na pewno partnerzy będą zwracać na to uwagę, by do tych groźnych sytuacji jak najrzadziej je dopuszczać. Teraz faulowany był przed momentem Mateusz Bartolewski. On w tygodniu wszedł na boisko w Pucharze Polskim. Z pewnością chorzowianie ten mecz chcą jak najszybciej zapomnieć. Tam grała przede wszystkim młodzież. 8 młodzieżowców, tylko 3 zawodników doświadczonych. No i chorzowianie, wydawało się, że po pierwszej połowie są już w finale podokręgu katowickiego Pucharu Polskim. No ale ta druga połowa zmieniła całkowicie obrót sytuacji. To też pokazało, że piłka nożna to fantastyczny sport, nieobliczalny. Chorzowianie trochę na tym ucierpieli, no ale z pewnością w Świętochowicach jest wielu kibiców Ruchu Chorzów, no i oni w tej sytuacji dalej będą kibicować drużynie ze swojego miasta. Może nie będzie to już ich ukochany Ruch Chorzów, no ale Śląsk Świętochowice także ma wielu w swoich szeregach i kibiców Ruchu Chorzów, i zawodników związanych w przeszłości właśnie z niebieskimi barwami, chociażby trener Tukaj, obecnie właśnie szkoleniowiec Śląska Świętochowice. Fajną może pisać historię. Dzisiaj już do tego meczu nie wracamy, bo tak jak powiedziałem, wtedy grała głównie młodzież Ruchu. Dzisiaj ci doświadczeni zawodnicy, którzy w środku tygodnia dostali trochę wolnego, będą chcieli poprawić humory kibicom, którzy są dzisiaj tutaj obecni, poprawić humory kibicom właśnie meczu ligowym Ruchu. Od 8 spotkań niepokonany do właśnie tego momentu wtorkowego pojedynku, no a dzisiaj na pewno liczy na 3 punkty. Teraz błąd, strata, no i chorzowianie muszą wracać trójką. Gospodarze, pokazuje się tam w środku grający z numerem 18, no ale na szczęście Smug, Damian Celuch nie trafił, światło bramki, no ale też interwencja Dawida Smuga asekuracyjna, by nie stało się nic złego w tej sytuacji. No a chorzowianie muszą na takie sytuacje uważać, nie dopuszczać do takich błędów, no bo wszystko może się to kończyć bardzo, bardzo niebezpieczną sytuacją i groźną pod bramką chorzowian. Tutaj kibice z Inkiem potraktowali to wszystko, co stało się przed kilkunastoma sekundami, na to wykończenie tej sytuacji. Damian Celuch na pewno mógł to wszystko wykończyć lepiej. Teraz Ruch Kowalski po drugiej stronie, płaskie dośrodkowanie, no i tam próbował Idzik, no ale nie udało mu się sięgnąć tej piłki. Bartolewski jeszcze do końca walczy o tą piłkę, no i brawa dla tego zawodnika, bo naciskając trochę na rywala właśnie wespół z Bartłomiejem Kulejewskim, udało się tą piłkę pośrednio odzyskać, bo gracze Stali wybił ją poza boisko. Teraz Mateusz Duchowski i Konrad Kasolik-Foszmańczyk. Ma trochę miejsca Kowalski, Bartolewski, ale nie udało mu się utrzymać przy piłce. Jest na pewno ślisko, więc to nie ułatwia życia chorzowianom indywidualnie. Teraz zdecydował się Jakub Nowak. On na skrzydle wraz dzisiaj z Mateuszem Bartolewskim. To także jedna z tych roszad. Mowa tutaj o Mateuszu Bartolewskim, no bo w poprzednim spotkaniu grał w wyjściowym składzie Daniel Paszek. Mateusz Bartolewski dzisiaj go zastąpił już w poprzednim meczu przed tygodniem. Mateusz Bartolewski wszedł w drugiej połowie, zdobył bramkę wyrównującą stan meczu w pojedynku z Miedzią. No i pokazał się z dobrej strony. Daniel Paszek zdobył bramkę w spotkaniu ze Śląskiem Świętochowice w Pucharze Polski. Miał także w końcówce spotkania drugą sytuację. No a w czwartek... A w czwartek została ojcem, więc duże gratulacje dla Daniela Paszka. Córka Zosia, więc z pewnością czeka tutaj na swoje minuty, jeżeli pojawi się na boisku, by popisać się jakąś efektową akcją, bramką przede wszystkim, by zadedykować ten moment właśnie na boisku swoim najbliższym. No ale zobaczymy, czy będzie miało ku temu dzisiaj okazję. Kowalski i Kulejewski, Kasolik.
Bartolewski. Teraz pokazuje się na lewej stronie, ale dobrze w tym momencie zastępuje go na pozycji Kowalski. Troszeczkę do przodu przeszedł gracz z numerem 14. Walka tam przy linii końcowej. Przegrał ją defensor niebieskich, ale cały czas cała jedenastka Stali Brzeg na własnej połowie. Chorzowianie zamykają gospodarzy. Duchowski. Kasolik. Lechowicz. Raz jeszcze Kasolik. Kulejewski spokojnie jak na razie. Chorzowianie cały czas prowadzą od trzeciej minuty spotkania po trafieniu Tomasza Foszmańczyka. W tym momencie 17 minuta meczu. Ruch ma powody do zadowolenia, bo oprócz tego, że prowadzi w dzisiejszym spotkaniu, to jeszcze jak na razie cały czas od właściwie pierwszej sekundy tego meczu kontroluje to, co się dzieje na boisku w Brzegu. Teraz Foszmańczyk, Podgórski, Chorzowianie uwalniają się spod opieki rywali, dośrodkowanie, no ale w tej sytuacji to dośrodkowanie niedokładnie Amin Stitu. Podstawowy bramkarz w ekipie gospodarzy wygrał rywalizację przed sezonem z Adrianem Szady. On tutaj trafił do Stali Brzeg, grając między innymi w rezerwach Lecha Poznań, między innymi także w Jarocie Jarocin. Doświadczony chociaż 22-letni bramkarz, a poprzedni sezon spędził w Norwegii, a więc można już mówić o jego dużym doświadczeniu. No i ta rywalizacja między bramkarzami w Stali Brzeg zapowiadała się bardzo ciekawie, no ale jak na razie Amin Stitu oprócz jednego meczu, w którym był kontuzjowany, jest podstawowym bramkarzem, podobnie jak było i w poprzednich sezonach. No i rolą drugiego rezerwowego musi się zadowolić w tej sytuacji z numerem 12 na bluzie Adrian Szady. Dzisiaj również z pozycji ławki rezerwowych ogląda to spotkanie Bartolewski. Ma tam trochę miejsca, nie zdecydował się indywidualnie dośrodkowanie, ale jest sytuacja jeszcze dla ruchu. Idzik zdecydował się na strzał, zdołał się tam odwrócić, miał trochę miejsca. Brawa w tej sytuacji, ale i dla strzelca, i dla bramkarza. Po błędzie gospodarzy ta sytuacja dla ruchu. Nie potrafią wyjść z własnej połowy. Teraz gospodarze na pewno ma nad czym myśleć. Szkoleniowiec od kilku dni, szkoleniowiec Stali Brzeg, Marcin Domaga, w poprzednim sezonie awansował z Polonią Bytom do trzeciej ligi, no ale debiuty na tym poziomie rozgrywkowym z niebiesko-czerwonymi się nie doczekał. Przed sezonem rozstał się z tym klubem, jak sam przyznaje, chociażby w rozmowie z katowickim Sportem, w rozmowie z Maciejem Grygierczykiem. No, nie było to łatwe rozstanie, gdzie się tkwiło w nim jeszcze długo po tym wszystkim, ale teraz właśnie dzisiaj debiutuje na tym szczeblu rozgrywkowym. Ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące to między innymi nauka, między innymi staże w Śląsku Wrocław u trenera Lewickiego, także w Krakowie u trenera Probierza. Teraz niebiescy, jest tam tylko Bartolewski, no ale czujnie gracze Stali Brzeg, no ale jeżeli tutaj chcą myśleć o zmianie wyniku, no to przede wszystkim muszą zmienić swoją grę. Teraz faulował w tej sytuacji Bartłomiej Kulejewski. Pierwsze takie przewinienie gracza ruchu, no i żółta kartka dla gracza z numerem 73 na koszulce. Muszą chorzowianie zwracać na to uwagę, na te przewinienia, bo pamiętamy chociażby ten ostatni mecz Chorzowia, no to były ogromne emocje z racji emocji czysto sportowych, ale także niestety tych, które były powodowane żółtymi kartkami, decyzjami arbitra. Dzisiaj nie gra Mateusz Mokrzycki, 4 żółte kartki, no a 3 kartoniki na swoim koncie w tym sezonie mają Mateusz Bartolewski, Jakub Nowak i Tomasz Podgórski. Także do tego grona dołącza Bartłomiej Kulejewski. No i tutaj robi się ta sytuacja dla Chorzowia, no, którzy nie mają tej kołdry zbyt długiej, jeżeli chodzi o personalia. Robi się ta sytuacja coraz trudniejsza. Marcin Kowalski, przepraszam, rzecz jasna, pauzował za żółte kartki już w tym sezonie. No i wraz z upływem czasu, wraz z kolejnymi spotkaniami te absencje z pewnością będą się pojawiać.
No i to z pewnością nie będzie łatwa sytuacja dla trenera Łukasza Berety. Teraz niebiescy. Kowalski. Bartolewski. Prosto padła piłka do przodu i Dzik. Teraz nie było faulu. Tak, rzecz jasna, przewinienie. Faulował w tej sytuacji grający z numerem 15 Dawid Pożarycki, kapitan drużyny Stali Brzeg. Utyka Mariusz Idzik. Chorzowianie szybko wznowili grę. Dawid Pożarycki, jeden z tych zawodników, który może cieszyć się triumfem w Pucharze Regionu w tym sezonie, w tym roku kalendarzowym, bo to było przed sezonem, a więc z pewnością taki moment dla ekipy z Dolnego Śląska, bo to pod tymi barwami Dawid Pożarycki występował. Bardzo udany moment. Także kilku zawodników ze Ślęzy Wrocław przy okazji transmisji właśnie z tego meczu Ślęza Ruch. Mówiłem o tym triumfie ekipy z Dolnego Śląska. Dzisiaj w tym zespole, z tego zespołu występuje także Dawid Pożarycki, no ale on już teraz w murze. Pięciu zawodników Stali Brzeg, no bo Chorzowianie po tym przewinieniu mają swoją sytuację. Tomasz Podgórski, Tomasz Foszmańczyk, ten drugi już na liście strzelców. Dzisiaj obecny odchodzi od piłki Tomasz Podgórski. Tak jest, on tutaj stałym wykonawcą tych rzutów wolnych, rzutów rożnych. No i teraz nie będzie z pewnością inaczej. Jest także ona w murze. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Podgórski odbija piłkę w bok. Amin z Titu. Brawa od publiczności tutaj w Brzegu. Jedna trybuna, tak jak powiedziałem, wykluczona z udziału w tym spotkaniu w cudzysłowie. No a więc kibice dość licznej grupie zgromadzeni po jednej stronie. Ale liczna tutaj także grupa kibiców z Chorzowa, z Górnego Śląska generalnie. No i tutaj niebiescy mogą liczyć na wsparcie. Teraz gospodarze, jeden z tych nielicznych jak na razie momentów, w których posiadają piłkę na połowie ruchu. Kamiński. Do przodu ta piłka, Karol Danielik w pojedynku z Mateuszem Duchowskim. Faulował ten drugi. No i teraz rzut wolny dla gospodarzy. Przy piłce Tomasza Gajda. Tylko on przy futbolówce dwuosobowym u zawodników ruchu. Wszystko będzie się działo w polu karnym. Tam dośrodkowanie, no, ale ta piłka źle uderzona. Już ze złej pozycji odchylony zawodnik Stali Brzeg, grający z numerem 23 Dominik Wejerowski. No i tutaj nie miał szans, by ta piłka została skierowana w światło bramki. Dominik Wejerowski, tak jak powiedziałem, trzy bramki na koncie tego zawodnika. Zawodnika pozyskanego przed tym sezonem do Stali. Gracze pozyskane z Fotohigieny Błyskawica Gaci. Najlepszym strzelcem był w tej ekipie w poprzednim sezonie. No i tutaj miał być wielkim wzmocnieniem. No i jak na razie okazuje się być takim graczem, który jest w każdym niemal meczu w podstawowym składzie. No i pokazuje swoją przydatność. Dzisiaj jak na razie tych momentów, w których jest przy piłce, nie ma zbyt wiele. No wynika to przede wszystkim z racji tego, że ruch jest częściej przy piłce. To on dyktuje warunki gry, no ale 27-latek z pewnością będzie tutaj niebezpieczny, będzie Chorzowianom sprawiał problemy w kolejnych minutach, a te transfery, które dokonały się latem do drużyny Stali Brzeg, to nie tylko Dominik Wejerowski, bo także w pierwszym składzie gra Dawid Kamiński, Krzysztof Staśkiewicz, jest także Piotr Niewieściuk, to zawodnicy, którzy trafili do tej drużyny latem, a grają podstawowym dzisiaj składzie, a więc jest tych kilka zmian, które wskazują na to, że Stal uległa może nie rewolucji, ale na pewno te przemiany tutaj latem nastąpiły. Zresztą trener Piotr Jacek był z tych zmian zadowolony, bo do
zespołu, oprócz tej czwórki, która dzisiaj grała, przyszło kilku innych zawodników. Trener Piotr Jacek nawet mówił, może nawet padł trochę ofiarą tych swoich słów, mówił, że ta drużyna chce walczyć o awans. Właściwie może to były takie trochę urzędowe słowa, bo podkreślał, że drużyna Stali, no jak chyba wszyscy, muszą walczyć o awans. Po co się gra przed, przed sezonem? O co się gra? Co można mówić przed sezonem? Że gra się o cokolwiek innego, więc Stal także gra o awans, no a początek sezonu trochę może nawet wskazywał, że Stal może walczyć o te najwyższe cele. Po trzech spotkaniach Stal była na trzecim miejscu w tabeli, dwa zwycięstwa domowe, remis na wyjeździe, no i właściwie te nastroje kibiców zostały rozbudzone i te słowa gdzieś cały czas żyły w świadomości fanów w Brzegu. Później już było gorzej, remis domowy. No a dwa ostatnie mecze na własnym terenie to dwie porażki. Generalnie, tak jak mówiłem, cztery porażki w lidze. Piąta pucharowa, kto wie, czy ten mecz pucharowy jeszcze najlepszy nie był w wykonaniu Stali Brzeg, ale przegrana po bramce i honorowym trafieniu Dawida Kamińskiego, przegrana 1-2 z Olimpią Elbląg sprawiła, że Stal pożegnała się z rozgrywkami pucharowymi. No i w lidze również musi się skupić na ciężkiej batalii. Chyba utrzymanie w poprzednim sezonie było podobnie. Teraz dobra prostopadła piłka tam w uliczkę. No taka niepewna piłka, niepewne wyjście Dawida Smuga. No ale szybszy ostatecznie okazał się od Krzysztofa Staśkiewicza. Chyba widzieliśmy przed momentem, że ten uraz Dawida Smuga daje się we znaki, że to nie jest optymalna dyspozycja bramkarza Ruchu Chorzów. No ale wszyscy tutaj na ławce rezerwowej, wszyscy tutaj zgromadzeni, ci, którzy trzymają kciuki za Ruchem, na pewno liczą, że Dawid Smug będzie do dyspozycji do końca tego spotkania, no a każdy kolejny dzień będzie działał na korzyść tego golkipera. Oczywiście może też nie ułatwia mu życia dzisiaj to, że nie jest on cały czas w taki pod grą, po prostu nie jest on cały czas w grze. Co pewien czas tylko ma jakiś moment, w którym po prostu musi interweniować i to może nie ułatwia życia teraz, natomiast Chorzowianie na połowie Stali Brzeg mieli moment odpoczynku i Amin Stitu i jego partnerzy z defensywy, no ale zobaczymy, mamy nadzieję, że teraz Chorzowianie znowu nie dadzą odpocząć golkiperowi Stali Brzeg. Teraz spokojnie, bez żadnej możliwości, by tam czy to właśnie Mariusz Idzik, czy też Tomasz Podgórski doszli do tej piłki. Oni najczęściej, najwyżej grają. No, w przypadku Mariusza Idzika to jest zupełnie rzecz jasna naturalne, no ale z tej trójki pomocników to właśnie Tomasz Podgórski jest tym, który stara się jak najbardziej absorbować uwagę swoją grą obrońców, najczęściej środkowych, Dawida Pożareckiego i Piotra Niewieściuka. Duet stoperów stworzył się właściwie przed sezonem, bo tak jak mówiłem, Piotr Niewieściuk dołączył do drużyny latem. Teraz natomiast gospodarze na prawej stronie nie pilnowany Krzysztof Staśkiewicz, no ale do niego ta piłka na razie nie dotarła. Tomasz Gajda na lewej stronie, ale oddał futbolówkę do tyłu. No i cały czas gospodarze. Teraz Dawid Kamiński, no ale tą piłkę już wyłuskał spoza boiska. No i rozpoczną w tej sytuacji Chorzowianie. Dawid Kamiński może się znać z jednym z piłkarzy, który dzisiaj jest na boisku, który jak na razie daje się we znaki mocno drużynie gospodarzy. Mowa tutaj o Tomaszu Foszmańczyku. Dawid Kamiński z numerem 21 ma za sobą grę już w kilku klubach, mimo że mówimy o 24-letnim zawodniku. No i grał już w przeszłości m.in. w Dzewie, Rakowie, Chojniczance i w Brukbecie, no i w tych dwóch ostatnich klubach, i w Chojnicach, i w Niecieczy spotkał się właśnie z Tomaszem Foszmańczykiem. Tutaj nie było okazji przed meczem spytać Tomasza Foszmańczyka, czy pamięta w ogóle, no bo gdzieś ta różnica wieku mimo wszystko jest, czy gdzieś tam był dobry kontakt właśnie z Dawidem Kamińskim. No w każdym razie spotkali się właśnie w Chojniczance i w Brukbecie obaj ci zawodnicy. Zobaczymy, który z nich po końcowym gwizdku będzie miał lepsze humory. Na ten moment no zdecydowanie w lepszych nastrojach zawodnik Ruchu, no bo strzelił tutaj bramkę po pół godzinie gry. Niebiescy po trafieniu właśnie kapitana Ruchu prowadzą 1-0. No i niebiescy od pierwszych minut kontrolują to spotkanie. Są drużyną lepszą. No i
narzucają warunki gry. Teraz piłka do Smuga. Duchowski do tyłu, Kasolik, Foszmańczyk, raz jeszcze Kasolik, Foszmańczyk, Podgórski, teraz on szedł nisko i faulowany w środku pola. Gracz z numerem 11 szybko rozpoczął Foszmańczyk grę, no ale ta piłka nie dotarła do Idzika. Rozpoczynają gospodarze. Najmniej mają, a właściwie najmniej bramek Stal w tym sezonie na własnym koncie. Tylko 10 zdobytych bramek ekipa z Brzegu. No trzeci najgorszy wynik jest to, jeżeli mówimy już tak dokładnie, ale gorzej pod tym względem prezentują się dwie drużyny, no, które mocno odstają od tej stawki, czyli EZS Starowice Dolne, ekipa, która nie zdobyła, nie wygrała ani jednego meczu, no i Zagłębie Rezerwy, Zagłębia Lubiny, druga ekipa, która również jeszcze nie zaznała smaku wygranej, no i trzecią drużyną w tej klasyfikacji pod względem ilości zdobytych bramek na końcu tej klasyfikacji jest właśnie drużyna Stali Brzeg. Tylko 10 trafień. No i to z pewnością jest problem, patrząc na te chociażby minuty w pierwszej połowie. Brzeżanie z małą ilością sytuacji wypracowanych. Dzisiaj tak naprawdę taki groźny podbramkowy jeszcze ani jednej nie mieli. No tutaj próbuje Dominik Wejerowski, czy właśnie Damian Celuch, no ale przychodzi im to z wielkim trudem. Mamy nadzieję, nie ukrywamy, że tak będzie zresztą do samego końca, że to ruch będzie tutaj dyktował warunki gry. Teraz w środku pola Dominik Wejerowski rozgląda się na prawo i na lewo, no ale zdecydowanie za partnerami na lewej stronie Tomasza Gajda. W środku pola Damian Celuch, no ale osamotniony on tam, no i ta piłka chyba raczej do niego nie dotrze teraz. Michał Kuriata, dośrodkowanie w polo karne, no ale radzą sobie w tej sytuacji Chorzowianie, no i kończy się na rzucie rożnym, no ale patrząc z perspektywy czasu, to jedna z takich składniejszych i groźniejszych sytuacji Stali w tej pierwszej połowie, rzut rożny. Zmierza do narożnika granicy z numerem 16 Tomasz Gajda, wykonawcą stałych fragmentów gry w Stali i rzutów wolnych, rzutów rożnych. Płaskie tam dośrodkowanie na krótki słupek, no i pomylił się rzecz jasna gracz Stali, no ale to także moment, w którym Chorzowianom mogły zabić mocniej serca po tym uderzeniu Karola Danielika. Jego kibice mogą także kojarzyć. Karol Danielik, 25-letni pomocnik w rezerwach Śląska Wrocław, skąd pochodzi tak naprawdę z Wrocławia. Podstawowy pomocnik dzisiaj Stali Brzeg, grał w Wrocławiu z Mariuszem Dzikiem, a więc to także kolejny taki element wspólny po obu stronach dzisiejszej barykady. Teraz Bartolewski do środka, do właśnie Dzika, no ale dopatrzył się tam, nie dopatrzył się oczywiście faulu, był tam na pozycji spalonej zawodnik ruchu. Jeszcze tam Mariusz Idzik dyskutuje, bo już wznowił grę, wydawało się, gracze Stali Brzeg, ale jeszcze raz kazał rozpocząć w tej sytuacji arbiter. I mają trochę więcej spokoju, ale wysoko teraz i Idzik, i Podgórski nie pozwalają gospodarzom na rozegranie tej piłki. No i widzimy, jak z jakimi kłopotami borykają się gracze w żółtych koszulkach, ale wyszli z tej opresji. Mają teraz trochę więcej miejsca, ale już zdołali odbudować tą strefę środkową niebiescy. Tracą gospodarze jednak piłkę do tyłu. Teraz z numerem 5 właśnie Karol Danielik. Maj, do środka, teraz nie zrozumiał się z Michałem Kuriatą. Danielik ma trochę miejsca, nie zdecydował się na strzał, chociaż tym razem przymierzył.
grząska murawa. Zastanawiałem się właśnie, czy to jest ten moment, by zdecydować się na strzała. Piłka jeszcze dwa razy skozłowała, no ale zdecydowanie zbyt daleki dystans. No i ta piłka chyba nie miała takiej siły, to uderzenie nie miało takiej siły, by tutaj zaskoczyć bramkarza niebieskich, mimo tych sprzyjających warunków na murawie. Kulejewski, Foszmańczyk, Kowalski, Bartolewski, poradził sobie Kowalski, ale ciężko będzie zdążyć do tej piłki Mariuszowi Idzikowi. Walczy tam w każdym razie pomiędzy dwoma stoperami Stali Brzeg. Sukurso z pomocą przyszedł Michał Kurjata. Kamiński. Wejerowski. Kurjata. Kamiński. Teraz faulowany Dawid Kamiński. Faulował Marcin Kowalski. Gracza z numerem 21. No i oczywiście Tomasz Gajda już przy piłce. 38 minuta pierwszej połowy tego spotkania. Cały czas 1-0. Ruch prowadzi w Brzegu po trafieniu grającego z numerem 10 Tomasza Foszmańczyka w trzeciej minucie tego spotkania. Teraz kolejny raz na ten 11-12 metr. No ale czujnie też po tym drugim uderzeniu Piotra Niewieściuka Dawid Smuk. Uspokoiła się gra teraz w tych ostatnich 5-10 minutach. Chorzowianie nie atakują już, może nie tyle z taką pasją, ale już nie stwarzają sobie tylu sytuacji, nie mają takiej przewagi gospodarze, natomiast częściej są przy piłce również. Natomiast wiele z tego groźnego, prócz stałych fragmentów gry, nie wynika. Teraz Foszmańczyk do tyłu, Smug. Raz jeszcze Foszmańczyk. Teraz Idzik miał trochę miejsce, dojrzał go właśnie doświadczony pomocnik ruchu. Staśkiewicz. Mała przebitka, no ale lepiej z niej wychodzą ostatecznie chorzowianie. Kulejewski. Foszmańczyk. Teraz w ostatnich minutach niczym w roli skrajnego defensora. Wyżej zdecydowanie i Marcin Kowalski, Mateusz Bartolewski. No a teraz chorzowianie muszą mieć się na baczności. Trójka graczy Stali Brzeg, no ale wszystko się kończy na jednym niedokładnym podaniu. Tak to też wyglądało w kilku poprzednich meczach. No a z takich sytuacji, z takich błędów nie da się wypracować sytuacji bramkowych. Ciężko stworzenie okazji, które mogą przynieść trafienie, no i doprowadzić do korzystnego wyniku. To jest poniekąd przyczyna tego, dlaczego właśnie Stal jest w tym miejscu, a nie innym. Teraz natomiast gospodarze, może w trochę inny sposób, Kamiński w pole karne. Jeszcze gospodarze, raz, kolejna próba, tym razem niewiele zabrakło, no ale chorągiewka sędziego bocznego i tak uniesiona w górze, więc nawet gdyby piłka znalazła się w siatce, bramka nie została by uznana, no ale to też taki kolejny sygnał alarmowy po tej próbie Tomasza Gajdy i tym strzale Michała Maja. To chyba taki najgroźniejszy moment w tych ostatnich minutach pod bramką Dawida Smuga, no ale tak jak powiedziałem, i tak ostatecznie on by bramki gospodarzom nie mógł przynieść. Kulejewski. Kasolik. Krótko rozegrana piłka z Tomaszem Podgórskim. Foszmańczyk po raz kolejny na tej pozycji, którą najczęściej zajmował właśnie Marcin
Kowalski, teraz Bartolewski. On potrafi technicznie także pograć piłką. Widzieliśmy teraz to przed momentem na obrazku, gdy tam z dwoma, trzema rywalami pogrywał na małej przestrzeni. No, ale teraz kontynuacji tej akcji nie będzie. Piłka poza boiskiem. No i rozpoczyna od rzutu wolnego drużyna Stali Amin z tytułu. Dawid Pożarycki i Wieściuk. Panował tam piłkę Krzysztof Staśkiewicz. Poradził sobie Michał Kuriata. Gramy dalej. Gospodarze, no teraz chorzowianie muszą się mieć na baczności. Odbita ta piłka przez Dawida Smuga. No ale z pewnością to już kolejne takie zagrożenie. No i ruch musi tutaj trochę zewrzeć szyki przed polem karnym. Nie dopuszczać do tych coraz groźniejszych sytuacji, bo to może w końcu obrócić się przeciwko chorzowianom. 42 minuta. Teraz niebiescy. Czwórką zawodników Tomasz Foszmańczyk w środku pola, ale Podgórski na prawą stronę. Dośrodkowanie, pusty przelot bramkarza, no ale nie było tam nikogo, kto by skierował piłkę do siatki. Mateusz Bartolewski do tyłu. Ponownie on przy piłce. Foszmańczyk. Chorzowianie, Jakub Nowak, krótko rozegrana tam piłka, strata ruchu. Dominik Wejerowski też tylko na chwilę. Kowalski. Kulejewski. Mateusz Duchowski, dla niego z pewnością taki mecz to szansa, ale też wie, jakie trudne zadanie go czeka, bo Michał Mokrzycki wydaje się pewniakiem w tym składzie ruchu, no ale każdy taki trudny moment konkurenta w składzie to szansa dla zmienników. Dzisiaj możemy mówić o trudnym momencie właśnie Michała Mokrzyckiego, no bo po prostu wykluczenie, pech i absencja jednego z podstawowych zawodników to szansa dla właśnie tego, który najczęściej wchodził z ławki rezerwowych. Mateusz Duchowski takim zawodnikiem był, grał w Pucharze Polski. Ten Puchar Polski z racji właśnie szansy dla młodych zawodników, dla tych zmienników. Trochę szkoda tej rywalizacji, o tym podkreślał, o tym mówił także trener Łukasz Bereta, że ta rywalizacja z czwartoligowymi drużynami, bo i Śląsk-Świętokłowice i za chwilę w finale czekała już Slavia Ruda Śląska, to drużynę właśnie z klasy rozgrywkowej niższej. No i ci młodzi zawodnicy w takich spotkaniach mogli się ogrywać, łapać doświadczenie, łapać trochę fizyczności, co też mówił trener Bereta, tego im trochę brakowało. Teraz ruch natomiast przed szansą na drugą bramkę, no ale tam czujnie i Piotr Niewieściuk, i Michał Kuriata. No a szansa na kontratak dla gospodarzy. Jest tam Smuk. Pierwszy, wydawało się, że będzie tam ratował tą sytuację Bartłomiej Kulejewski, no ale zostawił tą piłkę. Dobra komunikacja teraz w tej sytuacji chorzowian. Końcówka pierwszej połowy. Tutaj coraz mocniejsze opady w brzegu, no ale mogą tylko ubolewać nad tym piłkarze, no bo tutaj stadion w brzegu kameralny, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny. Tutaj w poprzednim roku grała chociażby reprezentacja młodzieżowa. To też pokazuje i świadczy o tym, że ten obiekt spełnia pewne normy, spełnia pewne warunki nawet reprezentacji młodzieżowych. Cały zadaszony po obu stronach trybuny, tylko dwie, no ale na pewne realia trzecioligowe i Stali Brzeg, czyli klubu, który gdzieś tam chyba nie mierzy w Ekstraklasę czy w pierwszą ligę, no to stadion jak najbardziej spełnia te warunki, no i można w pewnym momencie powracać i zastanawiać się, kiedy taki obiekt na realiach Chorzowa ruchu będzie właśnie przyciszać, ale to odpowiedź zupełnie na inny moment teraz, natomiast ruch w kontrataku już chyba w ostatniej szansie w tej pierwszej połowie.
ale nie udało się tej piłki tam dokładnie odegrać. No i Ruch jeszcze musi uważać w tyłach, by nie dać sobie wbić bramki. Tam próbował grać do Celucha tą piłkę Krzysztof Staśkiewicz, no ale na szczęście dla Chorzowian trochę za mocna, może po prostu dostała po ślizgu na tej śliskiej już murawie, no i to z pewnością również w drugiej połowie muszą mieć gracze obu drużyn na uwadze, że to może mocno komplikować, a czasem i pomagać na boisku w poczynaniach jednych bądź też drugich. Koniec pierwszej połowy, radosna ta pierwsza połowa, chociaż może te warunki nie sprzyjające do radości ostatecznie po tej pierwszej połowie, ale radosna dla Chorzowian. Ruch prowadzi 1-0 po trafieniu z trzeciej minuty Tomasza Foszmańczyka, ale te końcowe minuty pierwszej połowy pokazały, że ta druga połowa to na pewno będzie jeszcze rywalizacja na całego, że tutaj Stal Brzeg na pewno nie będzie się oszczędzać. Ona zresztą nie ma na co się oszczędzać. Gospodarze tutaj będą rywalizowali na całego, na maksa i na pewno to będą gorące minuty w tej drugiej odsłonie, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Państwo z pewnością w domach, więc może nie zachęcam do gorącej herbaty czy kawy, bo te warunki na pewno cieplarniane, ale króciutki może spacerek, jeżeli na Górnym Śląsku ta pogoda jest dużo lepsza, a jeżeli nie, no to jakiś chwila oddechu, no i za chwileczkę spotykamy się ponownie. Stal Brzeg, Ruch Chorzów 0-1. TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Druga połowa meczu Stal Brzeg kontra Ruch Chorzów przed nami. Po pierwszych 45 minutach Niebiescy z Chorzowa prowadzą 1-0. Na szybko składy obu ekip. Ruch w następującym zestawieniu: w bramce z numerem pierwszym Dawid Smuk, dwójka Konrad Kasolik, dziesiątka Tomasz Foszmańczyk, jedenastka Tomasz Podgórski, numer 14 Mateusz Bartolewski, piętnastka Marcin Kowalski, dziewiętnastka Jakub Nowak, 27 Mariusz Idzik, 31 Mateusz Lechowicz, 66 Mateusz Duchowski i 73 Bartłomiej Kulejewski.
trenerem Łukasza Bereta. Na ławce rezerwowych zostawił Tomasza Nowaka, Jakuba Rutka, Daniela Paszka, Mateusza Iwana, Giorgie Culeickiriego, Mateusza Winciersza i Adriana Dąbrowskiego. Natomiast gospodarze w następującym zestawieniu: Amistitu z numerem pierwszym, dwójka Michał Kuriata, trójka Piotr Niewieściu, czwórka Michał Maj, piątka Karol Danielik, piętnastka Dawid Pożarycki, szesnastka Tomasz Gajda, osiemnastka Damiana Celuch, 20 Krzysztof Staśkiewicz, 21 Dawid Kamiński i 23 Dominik Wejerowski. Trenerem Marcin Domagała, Adrian Szady, Bartosz Łukawiecki, Bartłomiej Kolanko, Dominik Kuboń, Mateusz Dychus, Kamil Szubertowski i Mariusz Krupnik. To zawodnicy rezerwowi Stali Brzeg. Sędziuje to spotkanie, dodajmy jeszcze, jako sędzia główny pan Maciej Dudek z Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Pomagają mu na liniach Grzegorz Dudek i Radosław Pawlaczyk. 1-0 Ruch prowadzi po trafieniu Tomasza Foszmańczyka w trzeciej minucie. Uderzenie z ponad 16 metrów zaskoczyło bramkarza Mina Stytutiego. No i to trafienie jak na razie daje chorzowianom prowadzenie. Zobaczymy, czy ten gol będzie na wagę złota, na wagę 3 punktów w dzisiejszym spotkaniu. No ale Ruch na pewno w tej pierwszej połowie był drużyną lepszą, kontrolował przez pierwsze 30 minut grę w tym spotkaniu, momentami zamykał drużynę gospodarzy na własnej połowie, no a później ostatni kwadrans, gra się wyrównała, gospodarze również stwarzali sobie sytuacje, nie były to jakieś okazje stuprocentowe, no ale dośrodkowania, próby strzałów i stałe fragmenty gry to sprawiły, że na pewno ta wiara w ekipie gospodarzy jeszcze bardziej urosła, bo też zmiana trenera w tygodniu to wszystko spowodowało, że te morale w ekipie z województwa opolskiego jest większe. Teraz uderzenie, pierwsza taka próba w drugiej połowie, no ale mocno, mocno niecelna. No i wracając jeszcze do tej pierwszej połowy, ten ostatni kwadrans mógł natchnąć gospodarzy wiarą w to, że tutaj są w stanie powalczyć. Jedna bramka straty to tak naprawdę jedna okazja, kilkanaście sekund i wszystko może się tutaj odmienić. A więc mamy nadzieję, że w tej drugiej połowie będą efektowne sytuacje, może niekoniecznie zmiana wyniku, bo w Chorzowie wszyscy liczą na 3 punkty, bez względu na to, czy to będzie 1-0, czy 3 lub 4-0. No i zobaczymy, jak to będzie w efekcie końcowym wyglądało. Jak na razie obie drużyny bez zmian w tych składach swoich wyjściowych. Trener Łukasz Bereta może być zadowolony, zwłaszcza z tych pierwszych 30 minut. Na pewno też przekazał swoim zawodnikom uwagi na te ostatnie minuty z tej pierwszej odsłony. Trzeba trochę poprawić grę, odsunąć się od własnej bramki, by też i bramkarz Dawid Smuk, wiemy w jakich dzisiaj realiach trochę występuje, że w tygodniu dużo się mówiło o tym, że nie będzie mógł zagrać, no a dzisiaj jednak występuje na ławce rezerwowych jako ten drugi golkiper Tomasz Nowak. No i tutaj na pewno będą chcieć mu partnerzy dać jak najwięcej spokoju, no ale na pewno nieuniknione jest to, że gospodarze będą chcieli ten wynik zmienić, będą chcieli się pokusić o przerwanie tej fatalnej pasy. 4 mecze ligowe, 4 porażki, jeszcze porażka z Olimpią Elbląga, na zwycięstwo gospodarze czekają jeszcze dłużej, od połowy sierpnia tak naprawdę. No to kontrastuje to trochę ta seria gospodarzy z faktem, że Ruch ostatnią porażkę w podobnym okresie poniósł w końcówce sierpnia. Wtedy właśnie przegrana ze Ślęzą Wrocław na wyjeździe w lidze. Tylko 2 porażki niebieskich właśnie z Fotohigieną Błyskawica Gać. No i ze Ślęzą Wrocław wyjazdowa. Teraz Ruch notuje serię dobrych występów w lidze, udanych meczów kończonych bądź to zwycięstwami, bądź też remisami. No a dzisiaj w Chorzowie wszyscy mają apetyty na 3 punkty z pucharów Polski. Niebiescy już poodpadali, grali przez moment na 3 frontach, co mogło być takim nawet fajnym hasłem promocyjnym, że Ruch jako jeden z niewielu polskich klubów gra na 3 frontach, a teraz już skupia się tylko na rozgrywkach ligowych, na tym, by określić właśnie w pewien sposób nawet swoje cele, bo to nie jest tak, że Ruch dzisiaj jest na miejscu poniżej 10, ale o tym za chwilę, bo teraz zdobywa Ruch drugą bramkę, no i cieszą się chorzowianie w tym momencie. Nie było oczywiście pozycji spalonej, no a Ruch w tym momencie może radować się z drugiego gola w 50 minucie. Otwarcie ponowne dla Ruchu idealne.
Jakub Nowak zdobywcą tego gola. No i w 50 minucie Ruche się raduje. Wielkie brawa dla Chorzowian za otwarcie tego, tej części spotkania, no ale jest też chyba i zła wiadomość, bo kto wie, czy nie będzie tutaj potrzebna zmiana. Dobra akcja Ruchu i wykończenie idealne. No ale jeszcze czekamy, bo przyglądamy się temu, co się dzieje przy ławce rezerwowych Chorzowian. Strzelec gola opatrywany poza boiskiem, no a Ruch gra w dziesiątkę. Chyba wszystko w porządku, będzie chwila na rozbieganie. No i za chwilę, tak jest, w tym momencie pojawia się Jakub Nowak na boisku, a więc niebiescy już w pełnym zestawieniu. No i co najważniejsze, prowadzą 2-0, więc ta sytuacja na boisku trochę ma z pozycji Ruchu, ma prawo się uspokoić. Ruch może grać spokojniej, no ale na pewno nie oznacza to, że ten mecz jest rozstrzygnięty, że ta rywalizacja jest już tutaj zakończona. Duże brawa dla Jakuba Nowaka. Wpisuje się na listę strzelców wcześniej, ale też dla, za całą tą sytuację na pewno brawa dla jego kolegów. Właśnie teraz strzelec gola. Filigranowy zawodnik teraz faulowany, rzut wolny dla Ruchu. Na pewno będą chcieli pójść tutaj za ciosem Chorzowianie, by tą rywalizację jak najszybciej zakończyć, uspokoić. Trochę przypomina się ta rywalizacja z Pucharu Polski. Tam na początku, tam Ruch także prowadził 2-0, no a wiemy, jak to się wszystko skończyło. Teraz jednak ten najmocniejszy skład nie może dopuścić do takiej sytuacji. Bartolewski przed momentem wydawało się z naszej pozycji, że ta piłka zmierza w światło bramki, no ale na szczęście dla gospodarzy piłka obok lewego słupka bramki Amina Stitu, no i skończyło się tylko na strachu. No ale na pewno ten początek drugiej połowy, podobnie jak i pierwszej dla Ruchu, mimo że pierwszy strzał nie w światło bramki, ale w ogóle oddali gospodarze, no a później już konkretniejsi w grze, jak i zresztą w całej pierwszej połowie, byli piłkarze niebieskich. No i mamy nadzieję, że tak pozostanie już dzisiaj do samego końca. Teraz Ruch ponownie, Chorzowianie, Bartolewski, uderzenie, ale tym razem w światło bramki, ale też w sam środek. No i bramkarz Stali Brzeg nie miał zbyt wielkich problemów w tej sytuacji z obroną tego strzału. Michał Maj. Chwila odpoczynku teraz dla Amina Stitu i dla jego partnerów z linii defensywnej. Michał Kuriata. Pożarycki. Kuriata. Teraz nie zdecydował się na uderzenie. No i teraz próba. No i trafia Tomasz Gajda. Raduje się publiczność tutaj w Brzegu. Zwłaszcza ta przede wszystkim, tylko ta, która kibicuje Stali Brzeg. No bo szybko gospodarze szybko zdobywają tą bramkę kontaktową. No i z pewnością to nie jest dobra wiadomość dla kibiców w Chorzowie. 54 minuta i Tomasz Gajda wpisuje się na listę strzelców. Uderzenie z dystansu, no ale widzieliśmy, jak to wszystko wyglądało. No i tutaj po raz pierwszy, mamy nadzieję, po raz ostatni musiał wyciągać piłkę z siatki Dawid Smuk. Tomasz Gajda zimą testowany w Odrze Opole. 23-letni pomocnik wpisuje się na listę strzelców w tym spotkaniu. No i ten marny dorobek strzelecki Stali Brzeg poprawia się minimalnie, no ale mamy nadzieję, że na tym to wszystko poprzestanie. Podgórski w środku pola. Teraz jak najprędzej trzeba uspokoić tą sytuację. Nie można pozwalać gospodarzom na dochodzenie do kolejnych okazji, nawet przed 16-17 metrów, gdzie można pokusić się właśnie strzała z dystansu. Widzimy, że dzisiaj są ku temu możliwości, które mogą doprowadzić do zdobycia bramki. W taki sposób wpisał się na listę strzelców gracze gospodarzy i także Tomasz Foszmańczyk. Również druga bramka dla Ruchu
w dużym udziale właśnie uderzenia z prawej strony, a więc na pewno będą jedni i drudzy szukać takich swoich okazji. Teraz rzut rożny dla ruchu. Krótko, nie jednak nie zdecydowali się krótko rozgrywać tej piłki chorzowianie, ale czujnie gospodarze wyłuskał piłkę Wejerowski do przodu przeciwko dwójce stoperom. Nie był w stanie Damian Celuch, ale cały czas do końca walczy o piłkę. Teraz na pewno gospodarze poczują wiatra w żagle. Będą chcieli poszukać tutaj kolejnych okazji bramkowych. Podgórski w środku. Nowak, on ma piłkę, zdecydował się na strzał. No ale tym razem minimalnie niecelnie. Obok prawego słupka bramki Amina Stitu. Brawa dla Nowaka za to wejście w drugą połowę. W pierwszej połowie nie było takich dobrych sytuacji z jego udziałem w tej drugiej odsłonie. Na pewno ta bramka dodała także mu otuchy. Młodzi zawodnicy coraz lepiej w tym sezonie czują się, ci młodzieżowcy, ci byli juniorzy starsi ruchu, którzy dobrze spisywali się indywidualnie, zwłaszcza w ubiegłorocznych rozgrywkach, wcześniej także z drużyną ruchu w juniorach młodszych. Podkreśla to także trener Łukasz Bereta, że ci zawodnicy z każdym meczem czują się lepiej. To z pewnością jest bardzo trudne, by ci zawodnicy w tak trudnych spotkaniach trzecioligowych, gdzie ważą się nieraz losy meczu do samego końca, by ci zawodnicy zdobywali doświadczenie. No ale z każdym meczem jednak mimo wszystko jest postęp widoczny. Jednym właśnie z takich przykładów jest grający z numerem 19 Jakub Nowak. Jest także kilku graczy młodych, poniekąd także z przymusu na ławce rezerwowych, no ale ci zawodnicy również już w porównaniu chociażby do sprzed kilku tygodni sytuacji czy kilku miesięcy wyglądają lepiej. Teraz dośrodkowanie, pole karne, chorzowianie, ale tylko na moment. Piłka dla ruchu. Rozpoczyna Kasolik. Zostawia jednak piłkę. I rozpocznie bramkarz niebieskich. Smug. Nie dotarła ta piłka do Idzika. Teraz na pozycji spalonej, grający tam z numerem 20 Krzysztof Staśkiewicz. No tutaj pretensje ze strony publiki, no bo nie zgadzałem się z tą decyzją, ale ciężko orzec z naszej perspektywy, czy faktycznie tutaj arbiter się pomylił. W każdym razie już chorzowianie rozpoczynają. Foszmańczyk, widzimy ponownie, tak jak to w pierwszej połowie było, na lewej defensywie Lechowicz. Tym razem niedokładnie w środku. Teraz gospodarze, Celuch do tyłu. Niewieściuk, Kuriata. Raz jeszcze Danielik. Pożarycki. Piłka na połowie ruchu. Faulowany w tej sytuacji Dawid Pożarycki. Rzut wolny dla gospodarzy. 59. minuta, ponad pół godziny gry przed nami. No i zapowiadają się tutaj ogromne emocje w tych ostatnich fragmentach tego pojedynku. Cała jedenastka ruchu, niemalże cała jedenastka, bo tam jednoosobowy mur, który tworzy Tomasz Podgórski. Pozostali zawodnicy ruchu już w obrębie 16 metra. Dośrodkowanie, no ale spokojnie teraz łapie Dawid Smug bez większych problemów. Nieatakowany również, więc nie miał żadnego niebezpieczeństwa w tej sytuacji golkiper niebieskich. Ruch, jedna ze szczelniejszych defensyw w całej trzeciej lidze. To na pewno musi cieszyć Chorzowia. No duże tutaj zasługi w tej kwestii ma Kamil Lech, no, który cały czas jest kontuzjowany. 9 straconych bramek Chorzowia, na tylko 3 drużyny pod tym względem prezentują się lepiej. No a pamiętajmy, że ruch jednak
ten początek sezonu miał nieudany. Obecnie 13 miejsce niebieskich, no i tylko trzy drużyny z czołówki prezentują się lepiej pod względem gry w defensywie na pewno, więc ta gra Chorzowiana w tyłach wygląda dobrze. 9 straconych bramek, 12 strzelonych na wyjazdach, 4 tylko stracone, 2 w Zabrzu, 2 we Wrocławiu, zwycięstwo do zera w Bielsku Białej. Dzisiaj jedna bramka, więc ten dorobek straconych bramek rzecz jasna się powiększa, ale jeżeli cały czas będzie jedna bramka zdobyta więcej od tych straconych, to chyba nikt nie będzie w Chorzowie miał pretensji do graczy odpowiadających za defensywę, ale teraz trzeba uważać, bo goście w tarapetach. Jeszcze nie zdecydował się na strzał Staśkiewicz. No i to był chyba największy błąd gracza Stali Brzeg. No, zbyt długo zwlekał w tej sytuacji. No a wcześniej dobre podanie Michała Maja. No i groźnie, gorąco się zrobiło tam pod bramką Dawida Smuga. Oskrzydlająca akcja gospodarzy. No i ruch teraz po raz kolejny musi uważać Niewieściuk. Celuch. Na prawą stronę Gajda. Staśkiewicz. Piłka poza boiskiem, ale ponownie gospodarze. Po tej strzelonej bramce oni tutaj zyskali taką przewagę psychologiczną, no i widać to także na boisku. Nie są to tylko jakby puste słowa, no bo widzimy, że gra gospodarzom układa się na pewno lepiej, no i szukają tych akcji oskrzydlających, szukają także gry środkiem. Przygotowywane zmiany, zwłaszcza w ekipie gospodarzy. Widzimy chyba dwie roszady, które za chwileczkę nastąpią. Gajda na prawą stronę, raz jeszcze Gajda ma trochę miejsca, nie teraz już dwójka Chorzowian atakowała przeciwnika i Dzik nie miał w dzisiejszym spotkaniu jak na razie zbyt wielu sytuacji, jeden strzał w pierwszej połowie po błędzie graczy defensywnych Stali, no ale wszyscy tutaj liczą na jego bramki, na jego serię, ciąg dalszy tej serii, no bo pamiętamy, w meczu z Miedzią ta seria poniekąd została przerwana, no ale wszyscy oczekują, że on będzie trafiał w kolejnych spotkaniach. Także jeszcze dzisiaj. Dobre dni tygodnie właśnie pomiędzy derbowymi spotkaniami z Rekordem, z Górnikiem, także z Piastem Żmigród, ale już do tego nie ma co wracać. Trzeba się skupić na tym, co jest dzisiaj. No a gospodarze coraz śmielej tam atakują lewą stroną, tam gdzie Michał Maj stara się robić wiatr z Chorzowian, ale na szczęście dla ruchu nie ma wykończenia tych akcji, nie ma kropki nad i. Teraz niebiescy lewą stroną odpowiadają, zobaczymy, czy to wszystko uda się doprowadzić do dobrej finalizacji. Foszmańczyk ma trochę miejsca na prawą stronę, Podgórski, brawa za interwencję dla Amina Stitu, bo to była sytuacja niemal jak rzut karny. Niemal z wapna uderzała w tej sytuacji pomocnik niebieskich. No, mógł złapać się za głowę, no i łapał się przed momentem doświadczony zawodnik ruchu, no ale już nie ma co o tym rozmyślać. Szkoda tej niewykorzystanej sytuacji. Oby nie zemściło się to w kolejnych minutach tego spotkania. Bardzo dobra akcja. To na pewno może się podobać, jest ruch zresztą od początku tego sezonu. Pokazuje się w takich trudnych momentach, gdy ma mało przestrzeni, potrafi stworzyć sobie sytuację, no ale z tą finalizacją jest jeszcze nie najlepiej. Teraz dwie zmiany w ekipie gospodarzy. Schodzi z boiska z numerem 21 Dawid Kamiński, jeżeli dobrze dostrzegłem. I z numerem 20 Krzysztof Staśkiewicz, tutaj pomaga nam speaker nieoceniony gospodarzy, przedstawiciel. Gościu grając z numerem 20 Krzysztof Staśkiewicz, który dziękuję za dzisiejszy występ.
Mateusz Dychu z numerem 11 w miejsce Krzysztofa Staśkiewicza. A druga zmiana to jednak nie Dawid Kamiński. Wzrok jednak czasem myli. Dominik Wejerowski opuścił boisko. W jego miejsce Kamil Szubertowski z numerem 17, a więc dwie zmiany w ekipie gospodarzy dokonane. Kamil Szubertowski z numerem 17. Mogą go, co niektórzy ci, zwłaszcza z dobrą pamięcią, pamiętać. On był na testach latem ubiegłego roku w Ruchu Chorzów. 22-letni obrońca ma za sobą także grę w Chrobrym Głogu w Bełchatowie, czy w rezerwach Lecha Poznań latem tego roku był także na testach w Odrze Opola, więc testowany, no ale w Stali Brzeg gra, w Ruchu Chorzów także nie zatrzymał się na dłużej niż jeden właściwie występ, no a dzisiaj ma szansę pokazać się z dobrej strony przeciwko Ruchowi. 25 minut tego spotkania jeszcze przed nami, a więc jeszcze trochę czasu i Kamil Szubertowski, Mateusz Dychus, a więc dwaj zmiennicy będą mieć przed sobą trener Łukasz Bereta bez zmian. Cały czas ze spokojem ogląda to spotkanie, no ale na pewno gdzieś tam materiał do analizy już trochę ma. Zresztą podobnie tutaj cały czas spaceruje przy swojej ławce trener Marcin Domagała. Dwaj trenerzy, no, którzy są mocno związani, może nie tyle mocno, ale związani są z przeszłością w Gwarku Ornontowice. Marcin Domagała najpierw był trenerem, no a później nie bezpośrednio, no ale zastąpił go trener Łukasz Bereta. Zresztą obaj mieszkają w Rudzie Śląskiej. Trener Domagała nie pochodzi z tego miasta, ale obecnie także w Rudzie Śląskiej mieszka, więc no można powiedzieć, że wiele tych elementów łączących obu trenerów jest. Trener Domagała zresztą był na stażach, mówiłem o tych stażach, które całkiem niedawno odbywał, a wcześniej był także na stażach w Ruchu Chorzów, a więc można powiedzieć, że trochę Ruch Chorzów ukształtował trenera Domagałę. Na stażach w Chorzowie był już dobrych kilka lat temu, podczas gdy trener Jacek Zieliński był pierwszym opiekunem chorzowian. A więc zobaczymy, czy te lekcje wyciągnięte m.in. przy ulicy Cichej dadzą dobre efekty, czy dzisiaj właśnie Stal Brzeg trenowana przez trenera Domagałę będzie miała okazję odebrać punkty chorzowianom. Na razie punktowo bliżsi powiększenia swojego dorobku oczywiście są niebiescy, bo oni prowadzą po 68 minutach 2-1, no ale tutaj nic jeszcze nie można przesądzać. Gospodarze na pewno te zmiany, również tymi zmianami również pokazali, że chcą powalczyć o zmianę tego wyniku. No a teraz biegłówki, no i niewiele brakowałoby. Mateusz Dychus wepchnął tam piłkę do siatki. No i kolejne takie zagrożenie pod bramką Dawida Smuga. Było gorąco. Bez zmiany wyniku na szczęście jednak. Chcę przywrócić wiarę w własne umiejętności. Warunki są tutaj odpowiednie w Brzegu, no i ludzie nie przypadkowi, tak powiedział po pierwszym treningu, po pierwszych zajęciach właśnie trener Stali, no, który tutaj pojawił się w czwartek, a więc czasu na pracę z tymi zawodnikami nie miała zbyt wiele, no co zresztą także podkreśla, że tutaj nie miał czasu, możliwości, by cokolwiek zdziałać, no ale Ruch to marka, Ruch to firma, ale chcemy przede wszystkim zwracać uwagę na to, jak my będziemy grać, jak my się będziemy prezentować w tym spotkaniu, mówił przed dzisiejszym pojedynkiem, no i na pewno ten mecz to także dla niego taka wielka próba, taki sprawdzian dla tych zawodników, jak drużyna Stali może wyglądać i jak ci zawodnicy są w stanie grać w kolejnych spotkaniach. Jeszcze pomnienie dla od sędziego, dla zawodnika Stali. Reprymenda, ale tylko słowna. Kasolik z pewnością jeden z wyróżniających się zawodników Ruchu. No, były problemy w defensywie Ruchu przed sezonem. Zastanawiano się, kto tam może zagrać na środku obrony. Wydawało się, że takim pewniakiem właśnie będzie Bartłomiej Kulejewski, no ale kto oprócz niego?
bo i Bartłomiej Kulejewski potrzebowałby takiego wsparcia, przy którym mógłby się jeszcze trochę poduczyć, no a nie było tego drugiego. No i w pewnym momencie Konrada Kasolik, Mateusz Iwan zagrali właśnie na meczu we Wrocławiu ze Ślęzą. No i Konrada Kasolik od tamtego meczu właściwie ze pewniakiem, to on wyrasta na takiego lidera całej tej linii defensywnej, zwłaszcza tego środka pokazuje się dobrze, zdobył także bramkę już w meczu pucharowym ze Stomilem Olsztyn, a więc z pewnością można go określić takim małym objawieniem ruchu tego lata transferowego. Wiemy, jaki to był trudny okres w Chorzowie. Wiemy, jaki to był trudny okres przy Cichej, więc każdy taki dobry, pozytywny akcent to z pewnością na wagę złota w samym ruchu. No i z pewnością można tak określić właśnie grającego z numerem drugim Konrada Kasolika. Teraz jego, jak i kolegów, z pewnością będzie jeszcze czekać trudna przeprawa, no bo nie można oczekiwać, że Stal w tych ostatnich 20 minutach odpuści rywalizację o punkty w dzisiejszym pojedynku. Przełamanie właśnie w meczu z 14-krotnym mistrzem Polski to byłoby chyba coś idealnego. Podgórski ma trochę miejsca, nie zdecydował się na strzał. Poślizgnął się na tej murawie grający z numerem 7. Daniel Paszek, on także pojawił się na murawie. No a teraz gospodarze w kontrataku. Jest tam grający z numerem 11 Mateusz Dychus. No, był faulowany. Tutaj domagałem się rzutu wolnego gospodarza, rzecz jasna, ale nic nie było, żadnego przewinienia. Nie ma mowy o rzucie wolnym. Teraz rzut wolny natomiast dla niebieskich. Żółta kartka dla Dawida Pożaryckiego. Foszmańczyk do tyłu. Poszmańczyk i Paszek. Teraz Chorzowianie z lewej strony w pole karne, ale nie było tam nikogo pod samą bramką, by można było tą piłkę skierować w światło bramki. I gospodarze. Teraz do tyłu grający z numerem 17 Kamil Szubertowski. Gospodarze. Teraz przyspieszyli tą akcję z prawej strony do środka, odegranie. No i po rykoszecie jeszcze próbuje ratować tą sytuację przy uderzeniu Dawida Kamińskiego, no ale nie udało się bramkarzowi niebieskich. No i rzut rożny rozpoczną z boku w tej sytuacji gospodarze. Przez moment nie padało nad stadionem wraz z początkiem drugiej połowy, no ale teraz ponownie ulewa. No i w tych trudnych warunkach będą grać piłkarze obu drużyn. Rozpadało się mocne opady. Zobaczymy, kto lepiej to wytrzyma. Piłka ponownie dla Stali. Dawida Kamiński. Do tyłu Karol Danielik przy linii bocznej. Dośrodkowanie, no ale widzieliśmy, jak czasami piłka, no i warunki pogodowe również mogą spłatać psikusa piłkarzom. No też chyba nie najlepsze dobrane obuwie w tym
momencie piłkarza Stali. Teraz ruch Podgórski pędzi, tam Daniel Paszek, on rozpędzony, no on ma duży zasób sił, no więc z pewnością od niego można wymagać, ale też znając ambicje tego chłopaka, możemy być pewni, że on da z siebie mnóstwo, obojętnie czy gra od pierwszej, czy też od 70 minuty. Foszmańczyk, krótko rozegrana piłka z Podgórskim. Chorzowianie mają trochę miejsca, no ale pierwszy teraz w tej sytuacji Amin z tytułu. No i zażegnała niebezpieczeństwo. Kuriata do przodu, Damian Celuch. Danielik nie zrozumiał się w tej sytuacji z Mateuszem Dychusem, ale jeszcze piłka odbiła się od któregoś z piłkarzy ruchu. No i rozpoczęli piłkarze Stali, ale na szczęście dla ruchu tylko na moment, chociaż jedni i drudzy teraz chwilowo utrzymują się przy piłce. Ponownie tam pośliznął się Mateusz Dychus w polu karnym, a więc nie możemy tutaj mówić o przypadku. Zmiana przygotowywana w ekipie ruchu. Poszmańczyk. Kowalski raz jeszcze. Defensorzy ruchu. Kulejewski. Sprytnie teraz, lepszy okazał się od Dychusa. Zmiana w ekipie niebieskich. Opuszcza boisko grający z numerem 11 Tomasz Podgórski. 77 minuta. W jego miejsce z numerem 49 Mateusz Winciersz. Zobaczymy, jak te zmiany w obu ekipach wpłyną na grę drużyn w ostatnim kwadransie, bo tyle jeszcze czasu wraz z doliczonym okresem z pewnością pozostało do końca tego spotkania. Przedziera się tam indywidualnie grający z numerem 16 Tomasz Gajda, no ale w ostatniej chwili ratują sytuację chorzowianie, tym razem po prawej stronie. Nie zdecydował się na strzał, no chociaż trudno teraz orzeknąć, czy było to próba strzału, czy też podania do któregoś z kolegów. W każdym razie piłka w rękach Dawida Smuga. No i chorzowianie rozpoczynają grę, no ale w ostatnich minutach tutaj Stal zdecydowanie częściej utrzymuje się przy piłce gości na połowie ruchu. No i chorzowianie muszą trochę oderwać się i odciążyć od gry pod bramką bramkarza, pod świątynią Dawida Smuga. Teraz właśnie wyrzuca gdzieś jak najdalej swoich partnerów Dawid Smug. No ale też zauważa trochę jakby w tej sytuacji grę na czas sędzia. I za to karze Dawida Smuga żółtą kartką. Maciej Dudek i żółta kartka sędziego dla właśnie golkipera ruchu. Druga żółta kartka dla Dawida Smuga w tym sezonie, a więc golkiperzy także muszą się mieć na baczności, jeżeli chodzi o te indywidualne kary, bo pole manewru chorzowian w tym względzie również nie jest jakieś ogromne. Teraz gospodarze, na tym jednak ruch musi się przede wszystkim skupić. Schubertowski do środka, to uderzenie Dychusa zablokowane. Zmiennicy teraz próbowali rozegrać
i rozszarpać trochę obronę niebieskich. Tym razem z drugiej strony uderzenie z dystansu, no i brawa za tą próbę, no i brawa też za interwencję dla Smuga. Z pewnością w tej drugiej połowie już dużo bardziej rozgrzany, już dużo bardziej pod grą golkiper niebieskich w pierwszej połowie, zwłaszcza w tych pierwszych minutach wydawało się, że to będzie taki trudny mecz, bo może tylko interweniować przy okazji golkiper niebieskich z wielkimi takimi przerwami. Tym razem już cały czas skoncentrowany, już cały czas pod grą bramkarze Ruchu, no i na pewno tak już będzie do samej końcówki tego meczu, chociaż Chorzowianie zapewne będą chcieli jak najszybciej tutaj uspokoić grę i odciążyć trochę swojego kolegę, no i też zdobyć jeszcze trzecią bramkę, by to spotkanie zakończyć i by emocji się tutaj w tej rywalizacji pozbyć. Zobaczymy, czy będzie im to dane. Jeszcze 10 minut do końca tego pojedynku, a więc jeszcze tutaj wiele się może wydarzyć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz Stal całą jedenastką na połowie Ruchu. Dobrze tam szukał grającego z numerem 17 Kamila Szuberdowskiego Piotr Niewieściuk, ale dobrze też i czujnie Chorzowianie. Teraz młodzi Jakub Nowak, no ale Paszek nie zrozumiał się przed momentem z partnerem. Tracą piłkę Chorzowianie, jeszcze ofiarnie gracze Stali. Wszyscy tutaj na pewno się chcą pokazać. To także dla nich ogromna szansa, ogromna determinacja w takim spotkaniu, by pokazać się przed nowym szkoleniowcem. Szubertowski, prosto padła piłka do przodu, dojdzie do niej Mateusz Dychus. Będzie gwizdek sędziego, ale rozpoczynają od rzutu rożnego w tej sytuacji gospodarze. Wszyscy piłkarze w czarnych strojach w polu karnym. Dośrodkowanie. Smug pozostał między słupkami. No a Lech Chorzowianie wybijają piłkę i będzie rzut rożny, tyle że z drugiej strony. Zmierza do piłki w tej sytuacji Dawid Kamiński. Przed polem karnym tylko w ekipie gości Szubertowski i Michał Kuriata. Jeszcze jeden korner. Statystyki w rzutach rożnych na pewno gospodarze poprawiają w tej sytuacji, no ale nie o to w meczu piłkarskim chodzi. Nie ta statystyka jest najważniejsza. Teraz Chorzowianie, był faulowany zawodnik Ruchu w tej sytuacji. No i rzut wolny dla niebieskich. Faulowany Daniel Paszek. No i rozpocznie teraz Dawid Smuk. Z pewnością nie będzie się tutaj śpieszył. On już ma żółtą kartkę, ale i tak będzie starał się celebrować każdą sekundę, by jak najwięcej z tego czasu, jaki pozostał do końca spotkania, urwać. Winciersz walczy tam o piłkę. W sukurce przed mu Mariusz Idzik, no ale faulował młody zawodnik Ruchu. Gwizdek sędziego. Nie miał zbyt wiele pomocy dzisiaj ze strony partnerów. Wiele sytuacji Mariusz Idzik. Do drużyny Ruchu w ostatnich dniach dołączył kolejny zawodnik, można mówić, ale gracz, który już przygotowywał się z drużyną niebieskich w ostatnich tygodniach, może nawet i miesiącach. Dzisiaj nie ma go w kadrze meczowej. Mowa tutaj o Pawle Patryku Sikorze, przepraszam, wrócił on do Ruchu, bo 20-letni pomocnik już w Chorzowie był właściwie od 2012 roku. W 2017 roku był w drużynie seniorskiej, w 2018 roku debiutował w pierwszej ekipie w meczu z Puszczą Niepołomica, więc w tym okresie gry w pierwszej lidze 16 meczów w seniorskiej ekipie Ruchu rozegrał. Zawodnik pochodzący z Mikołowa, więc także z pewnością będzie chciał się pokazać w Ruchu jak najlepiej. Dzisiaj nie ma go w kadrze meczowej. Zagrał w tym meczu pucharowym przeciwko Śląskowi Świętokłowice na środku obrony, a więc to także może być zawodnik, który zwiększy rywalizację zarówno w defensywie, ale
także w środku pola zawodnik, który może dać te pole manewru trenerowi Berecie dużo, dużo większe, jeżeli będzie taka konieczność, no, a widzimy, że te rezerwy na pewno się przydadzą teraz, a gospodarze. Szubertowski do tyłu, Niewieściuk, Pożarycki, Celuch. Teraz za trójką gospodarze urywają się. Ofiarnie tam Chorzowianie. No i teraz okazja jeszcze. Nie decyduje się na strzał Celuch. No i dośrodkowanie, no ale zdecydowanie zbyt mocne. Chociaż cały czas gracze w żółtych koszulkach przy piłce, ale gwizdek sędziego. Potrzebne nosze dla piłkarza ruchu. Nie, oczywiście najpierw pomoc medyczna. Chwila przerwy. Ta siódma minuta tego spotkania we wtorek, tak jak powiedziałem, ruchę w środku tygodnia, ruch nie ma odpoczynku, we wtorek gra mecze z Gwarkiem. Tarnowskie Góry odrabia swoje zaległości, później w kolejnych tygodniach już będzie grał w tylko normalnych terminach, co sobotę, co weekend. Tym razem jednak jeszcze musi się skupić i w tygodniu rozegrać jeszcze jedno spotkanie. We wtorek z Gwarkiem Tarnowskie Góry bez udziału kibiców ruchu to spotkanie, no ale sympatycy niebieskich na pewno gdzieś znajdą sposób, by pojawić się przynajmniej przed stadionem. Wsparcie niebieskim na pewno będzie przydatne, bo to także trudne spotkanie. Gwarek również w dolnych rejonach tabeli, no i na pewno to ta derbowa śląska rywalizacja będzie na noże momentami szła, no ale zobaczymy, czy ruch przystąpi do tego spotkania bogatszy o 3 punkty, czy będzie z polepszonym miejscem w tabeli, no bo tak jak powiedziałem dzisiaj, 13 miejsce, 10 punktów na koncie, 3 kolejne oczka, na pewno by sprawiły, że Chorzowianie będą wyżej w tabeli, no a odrobienie zaległości, ewentualne zdobycie kolejnych punktów. Sprawi, że Chorzowianie będą w jeszcze lepszych nastrojach. Z numerem 9 pojawił się na boisku Dominik Kuboń, zastąpił grającego z numerem 2 Michała Kuriata, a więc kolejna zmiana w ekipie gospodarzy. Dominik Kuboń, zawodnik ofensywny, 18-latek, a więc gracz, który ma tutaj przede wszystkim wnieść trochę może finezji, trochę młodzieńczej fantazji, no ale przede wszystkim ofensywnej siły. Gospodarze tutaj rzucają wszystko już na jedną szalę i chcą pokusić się przynajmniej o jeden punkt. 89 minuta tego spotkania, no i tutaj zobaczymy, czy jeszcze gospodarze będą w stanie odmienić losy tej rywalizacji, czy zdobyć jedną bramkę, wyrównać stan meczu, czy też Chorzowianie opuszczą brzeg bogaci o 3 punkty. Teraz dośrodkowanie do Tomasza Gajdy, no ale szybszy i sprytniejszy w tej sytuacji Dawid Smug. Wyczekał kolejnych kilkanaście sekund. No to może być taki kolejny ważny element w tym spotkaniu, by tutaj jak najmniej dać gospodarzom już tych szans w końcówce, no ale nie można przede wszystkim popełniać takich błędów, no bo to może się srodze zemścić. Trzeba być skoncentrowanym do samego końca, no i przede wszystkim nie dopuszczać rywali do własnego pola karnego. A ku temu przed momentem była okazja niemalże idealna. Chorzowianie teraz przejęli tą piłkę. Kowalski, Foszmańczyk, zawodnicy doświadczeni, a więc oni z pewnością będą chcieli tutaj utrzymywać się przy piłce jak najdłużej. Ponownie Kowalski, przewrócił się, jest rzut wolny, a więc kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt sekund
zyskanych. Trzy minuty, sędzia pokazał, że ten mecz jeszcze potrwa co najmniej 3 minuty, bo każda kolejna zmiana oczywiście będzie powodować, że ten czas zostanie jeszcze wydłużony, a więc gospodarze mają jeszcze trochę czasu, by wynik tego spotkania odmienić, by jeszcze tutaj przynajmniej wywalczyć jeden punkt w polu karnym. Tylko Idzik czeka na tą piłkę. Winciarz tam przed szesnastką, no ale nie udało się teraz podać tam do napastnika Chorzowia. Na teraz Dychus, no i Gajda, faulowany zawodnik Stali Brzeg, Tomasz Gajda. Cuwa tam. Daniel Paszek ukarany żółtą kartką w ekipie Ruchu. Ale to z pewnością wszystko będzie nieważne, jeżeli Chorzowianie tutaj zainkasują 3 punkty. Teraz niedokładnie. I gospodarze przejęli piłkę. Zobaczymy, czy uda im się jeszcze stworzyć groźną sytuację podbramkową. Szubertowski szybko wznawia grę, chociaż szukał tam przez moment partnerów Dychus. Do tyłu, uderzenie z dystansu, no i niewiele zabrakło w tej sytuacji Karolowi Danielikowi. Groźne uderzenie, czekał na tą piłkę przed polem karnym, na takie podanie, które by stworzyło mu szansę na oddanie strzału. Groźny strzał, no ale na szczęście dla Chorzowian, na szczęście dla Ruchu to uderzenie niecelne, chociaż jeszcze odbiło się tam od któregoś z piłkarzy Ruchu z naszej pozycji. Było to trudne do dostrzeżenia. W każdym razie rzut rożny dla gospodarzy. Jeszcze próba, czujnie Ruch, Mariusz Idzik. Teraz już szybko tam wybiega z pola karnego, szuka podania od partnerów. Faulowany w tej sytuacji, rzecz jasna, gracza Stali. Żółta kartka, tak jest, dla grającego z numerem 19 Jakuba Nowaka. A więc wpisuje się ponownie do protokołu graczy z numerem 19. Wcześniej to chyba bardziej, zdecydowanie bardziej miła informacja dla kibiców Ruchu. Jakub Nowak zdobył bramkę, teraz ukarany żółtą kartką. Końcowe minuty, końcowe fragmenty tego spotkania. Kibice Ruchu jeszcze w niepewności. Oni tutaj czekają na to wszystko, co się wydarzy. Być może w polu karnym teraz, bo być może to już jedna z ostatnich prób, jedna z ostatnich na pewno, ale czy ostatnia, zobaczymy. Dośrodkowanie Dawida Kamiński. I cała gromada jego kolegów już przed szesnastką. Jeszcze krótka reprymenda i ponownie gwizdek sędziego i tym razem dośrodkowanie. Piłka Anna biegającego tam na dwóch, trzech zawodników Stali. Jeszcze jedna próba, tym razem z drugiej strony. No i tym razem niewiele zabrakło. Złapał się za głowę grający za murem 18 Damian Celuch, no bo w tej sytuacji zabrakło naprawdę niewiele. No ale może mieć pretensje tylko do siebie, bo to dośrodkowanie bardzo celne. Chorzowianie też nie najlepiej się zachowali. Nie najlepiej Dawid Smuk. No a wrócili z dużej, z dalekiej podróży w tej sytuacji gracze Ruchu, no bo w ostatnich dosłownie sekundach mogli dorobek i pracę niemal stałego meczu tutaj zaprzepaścić. To była sytuacja meczowa, to była sytuacja, po której gospodarze mogli wyrównać stan meczu i doprowadzić do remisu. 2-1 Ruch wygrywa ostatecznie w Brzegu, ale po końcowych fragmentach meczu mogą gospodarze żałować, że to spotkanie nie trwa jeszcze dłużej, że ten mecz jeszcze nie ma kilkunastu minut, no bo kto wie, jakby się to wszystko zakończyło. Stal Brzeg atakowała w tej drugiej połowie z każdą minutą coraz śmielej i odważniej, no ale seria nieudanych meczów gospodarzy trwa nadal. Ruch się cieszy, bo wygrywa kolejny mecz, powiększa swój dorobek punktowy, ma już w tym momencie kolejną wygraną na wyjeździe, 13 punktów, no i we wtorek w Tarnowskich Górach będzie starał się ten dorobek jeszcze powiększyć.
No i z pewnością te nastroje w Chorzowie w tym momencie zdecydowanie lepsze niż chociażby po meczu pucharowym ze Śląskiem. Świętochłowice, ruch ma się z czego cieszyć, chociaż z pewnością te fragmenty w grze drugiej połowy, czy nawet końcówka pierwszej połowy jeszcze pokazuje, że nad czym niebiescy mają pracować. No ale zwycięzców się nie osądza. Ruch dzisiaj wygrywa 2-1. Jakub Nowak, Tomasz Foszmańczyk strzelcami bramek, honorowe trafienie Tomasza Gajdy. Niebiescy triumfują w Brzegu, wyjeżdżają z województwa opolskiego i jako zwycięzcy, no i oni, nawiązując trochę do tego początku, mogą kontynuować ten dzień uśmiechu wczorajszy i przedłużyć go sobie na cały weekend. No ale później już ciąg dalszy tej pracy, bo Ruch w tygodniu mecz z Gwarkiem, później w sobotę mecz z Ruchem Cieszowice. To mecz już jako impreza masowa, więc kibice, mamy nadzieję, już się pojawią, bo słuchaj, takie sygnały. Kibice mają także swoje zadanie do wykonania, budżet obywatelski w Chorzowie, na który także można głosować. To inicjatywa kibiców, za którą także stoi klub, a więc zachęcamy do tego, by ten jubileusz stulecia, który nam się szykuje, był godny, godny uczczenia, a więc zachęcamy kibiców właśnie do tego, by w tej inicjatywie również wzięli udział. No a dzisiaj mogą fani i sami piłkarze świętować, bo Ruch wygrywa 2-1. My już dziękujemy z Brzegu, kłaniamy się. Ziutko, Tadeusz Danisz i cała ekipa. Do usłyszenia i do zobaczenia.